Program radiowy na 7 września 1970 roku, poniedziałek. 5.40, magazyn porad rolniczych. 8.15, program dnia. 8.20, piosenki żołnierskie. 12.25, komentarz Janusza Drozdowskiego pod tytułem Wbrew rozsądkowi. 12.35, słuchamy zespołów brazylijskich Trio Iberia i Samba Brasiliana. 16.05, przegląd kulturalny, opracowanie Regina Adamczak. 16.20. Z muzyką nie będziesz samotny. Audycja Aleksandry Ciesielskiej i Pawła Bilerta. 17.00. Bydgoskie Radio Echo. 17.10. Zespoły muzyczne i piosenkarze Czechosłowacji. UKF. 17.45. Audycja Adama Wojciechowskiego pod tytułem Nim zapamiętasz, pamiętaj. UKF. 17.55. Piosenki radiowej listy przebojów. UKF. Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Bydgoszcz zezwala się na wygłoszenie. Codzienny magazyn informacyjny Bydgoskie Radio Echo. 130 ton ziarna konsumpcyjnego z tegorocznych zbiorów odebrały już magazyny zbożowe w województwie bydgoskim. Kwartalny plan dostaw Wieś Pomorska wykonała do tej pory w 32%. W sprzedaży zboża dla państwa przodują powiaty Wyżysk, Szubin i Żnin. Dużym udogodnieniem dla rolników i państwowych gospodarstw jest odbiór zboża bezpośrednio od producenta. W ten sposób skupiono ponad 30 tysięcy ton ziarna, zaoszczędzając wiele cennego czasu rolnikom zajętym obecnie siewami jesiennymi. Archiwum radiopik.pl. Pierwsze w Polsce radiowe archiwum online. Zajmował się literaturą i szeroko pojętą kulturą. Pod pseudonimem Tadeusz Olsztyński prowadził m.in. panoramę dnia i cotygodniowe gawędy przy kawiarnianym stoliku. Tadeusz Nowakowski jako reporter radiowy Radia Wolna Europa relacjonował m.in. pielgrzymki Jana Pawła II, przez co zyskał przydomek reportera papieża. Radio w terenie. Dzień dobry w Samostrzelu. Dzień dobry to kieruję do grupy artystów plastyków, uczestników Międzynarodowego Pleneru Plastycznego, który odbywa się właśnie w Samostrzelu. A propos, proszę pana, czy gospodarze zaznajomili już państwa z legendami otaczającymi i pałac, i tutaj pobliskie okolice? W pewnym sensie tak. Tak, no, bo właśnie chciałam zaproponować koniecznie zorganizowanie takiego wieczoru opowieści niesamowitych z duchami niemalże. No, ale to jest margines, bo w gruncie rzeczy spotykamy się w piękny, słoneczny ranek przy akompaniamencie koncertujących ptaków. Z jakiego drzewa jest to pudło wykonane? To jest w jednym kawałku, tak? Tak, to tu jest jeden kawałek, ale tu jest już sklejka. Górna, nie? Tak. Tak. No i teraz to jest rozkładany ten cała gwiazda, która się nakłada tu na ten, na tą korbę, nie? Do kręcenia można je wkładać i to, i która tymi końcami gwiazdki zaczepia o strunę. Więcej na archiwum radiopik.pl. Pani Ewelina Cichoń została pierwszą w historii mistrzynią Polski fitness. Fitness to chyba coś pośredniego między kulturystyką, tańcem i wyborami miss. Nie było tutaj obawy o rywalizację z innymi kobietami, jeżeli chodzi właśnie o urodę? Oczywiście, że była. Już po samym przyjeździe i po rozejrzeniu się po kandydatkach miałam ochotę uciekać z powrotem, ale no, ten strach trzeba było jednak zwalczyć i spróbować. Na pewno część fizyczna, sprawnościowa była najmniej stresująca, ale najtrudniejsza. Natomiast części pokazowe, nie czułam się w nich dobrze, bo jednak to jest eksponowanie swojego ciała, a to raczej nie leży w mojej naturze. Archiwum radiopik.pl. Pierwsze w Polsce radiowe archiwum online.